Dzień dobry, cześć, witajcie. Tu Ania Szarmach na kolejnym naszym spotkaniu wokalnym. Witam wszystkich, którzy kochają śpiewać, podobnie jak ja i my. Towarzyszyć mi dzisiaj będzie Gosia Wójcicka. Bardzo jest mi miło. Witam. I zaczniemy od rozśpiewki. Z tym, że będzie ona nieco bardziej skomplikowana. Zazwyczaj zaczynamy od bardzo prostych przebiegów, dźwięków. Ale to ćwiczenie jest związane z piosenką, więc jest nieco łatwiej. Piosenka należy do repertuaru Kurta Ellinga, którego osobiście bardzo podziwiam. Miałam okazję być na warsztatach wokalnych też Kurta i wiele z fantastycznych rzeczy, które mówił o pracy z wokalem, zgadzało się mi w głowie. I bardzo polecam wszystkim płytę The Gate, a dokładnie piosenkę Samurai Cowboy, z której ćwiczenie, które zaraz zaśpiewamy, zostało zaczerpnięte. I może najpierw zagram fragment tej piosenki. Time. Everything that's happened to you has been made or construed to brood at least passively in the life of a mind. I w ten piękny słoneczny dzień zaczniemy sobie od jakże pięknej piosenki. Okej, to spróbujemy najpierw może z samą piosenką. Tak będzie chyba łatwiej i to wam też polecam. Już sobie zaraz tutaj tekst włączę. Okej, gotowa jesteś? Tak. Okej. To najpierw z piosenką. Everything in life, everything you've seen, everywhere you've been, you have been thinking all of the time. Everything that's happened to you has been made or construed to brood at least passively in the life of the mind. Piosenka i ten fragment jest zbudowany tak naprawdę na sześciu dźwiękach, policzyłyśmy? Sześciu, prawda? Chyba? Sześciu dźwiękach, no właśnie. Więc teoretycznie jest to do ogarnięcia. Natomiast one są dosyć zamieszane, ale tak jest charakterystyczny puls, że łatwo jest w to się wbić po oczywiście kilkunastu próbach, albo i nawet więcej. Spróbujemy sobie jeszcze raz z muzyką. You dig everything in life, everything you've seen, everywhere you've been, you have been thinking all of the time. Everything that's happened to you has been made or construed to brood at least passively in the life of the mind. To ćwiczenie mnie po prostu ekscytuje i fascynuje. Spróbujemy sobie teraz bez podkładu, razem z tekstem, okej? You dig everything in life, everything you've seen, everywhere you've been, you have been thinking all of the time. Everything that's happened to you has been made or construed to brood at least passively in the life of the mind. Mm-hmm. Uważajcie na takich, zwłaszcza jeżeli będziecie bazować, co wam bardzo polecam, na kształceniu swojego wokalu w oparciu o repertuar Kurta Ellinga, zwracajcie uwagę na intonację. Tutaj ona jest naprawdę bardzo, bardzo perfekcyjna. Dlatego od razu zwracam ci, Gosiu, uwagę na wszystkie wysokie dźwięki. Everything is in every way.
Life of the mind. Tak jakbyście chcieli i jakbyś chciała na nie zeskoczyć z góry, nie podjeżdżać glissami, dlatego że tutaj dźwięk, ta przebieranka dźwiękowa jest tak gęsta, że każdy gliss nam po prostu spłyci tą melodię i nie będzie już tak precyzyjnie. A że chcemy się rozśpiewać, no to wszystko musi być idealnie. Jeszcze raz sobie spróbujemy, dla przypomnienia tonacja, tutaj trzeba się, okej. Okay. You. Nie będę grała na fortepianie, ponieważ jest inaczej strojone i trochę nam tutaj będzie zmieniało w głowach. You. A, dwa. You ding everything in life, everything you've seen, everywhere you've been, you have been thinking all of the time. Duh, duh, duh. Everything that's happened to you has been made or construed to brood at least passively in the life of the mind. Okej. Okay. Spróbujemy sobie teraz zmienić tekst, wyeliminować tekst i wrzucić sobie ćwiczenie na ta 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 la 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 jak i zacząć od innego dźwięku, dokładnie tą samą melodię. Ta 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 ta. Da 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 da. Bardzo lubię takie ćwiczenia, bardzo wam je polecam i bardzo wam polecam w ogóle przesuwanie fraz i nie myślenie klasyczne, albo też myślenie klasyczne i rozpoczynanie od tego, czyli do, mi, sol, mi, do, fa, la, fa i tak dalej. Proste ćwiczenia, ale potem wykorzystajcie sobie trudniejsze piosenki do rozśpiewania, tak jak na przykład z repertuaru Kurta Linga, ponieważ nakłania was to do myślenia i do kontrolowania cały czas tego, co się dzieje z waszą intonacją, z waszą frazą i przestajecie myśleć taśmowo, a bardziej skupiacie się na tym, gdzie jest dźwięk, gdzie powinniście być w danym momencie. No i cały czas kontrolowanie sytuacji. To też uczy i bardzo rozwija umysł, jeżeli chodzi o odnajdywanie się później w zespole, z muzykami, w konfrontacji, jeżeli chodzi o dźwięki, improwizacja, ćwiczenia, które skłaniają i zmuszają was do myślenia i kontrolowania, powodują, że poruszacie się w muzyce o wiele sprawniej. No i też w intonacji, bo jedno drugiemu pomaga. Także miłego wokalnego dnia i jeszcze raz polecam Samurai Cowboy z płyty The Gate Kurta Ellinga. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia na kolejnych zajęciach. Ania Szarmach.